uruchomienie nastąpiło w 2012. Zaczynaliśmy od połowy tej powierzchni zagospodarowanej regałami. W drugiej części był tak zwany magazyn płaski. W sumie mogliśmy pomieścić, przepraszam, zaledwie 13 tysięcy palet. W tym czasie obsługiwaliśmy około 200 sklepów. Wysyłaliśmy średnio dziennie, powiedzmy 800-900 takich naszych rollboxów, jak widzicie Państwo tam stoją. I pracowało zaledwie 70 osób przy sprzęcie przy 40 wózkach. Sukcesywnie wraz z rozwojem naszych sieci naszych sklepów te liczby sukcesywnie rosły. Dzisiaj jest to już grubo ponad 400 sklepów, które obsługujemy w Polsce Północnej. Żeby zobrazować obszar, na jakim pracujemy, to powiem tylko, że w ubiegłym roku nasze auta wykonały blisko 5 milionów kilometrów do wszystkich sklepów, które obsługujemy. Co jeszcze z ciekawostek? Powierzchnia magazynu ogółem już po oddaniu tej nowej części, łącznie z tymi antresolami, którą Państwo widzicie, z 37 tysięcy metrów kwadratowych. Pojemność magazynu do 35 tysięcy palet. Pracuje u nas w tej chwili 300 osób ściśle związanych z magazynem i do tego mamy sporą grupę, ponad 200 osób, które obsługują magazyn w takiej części, powiedział, socjalnej, transport, ochrona, firmy sprzątające i tym podobne. Szanowni Państwo, no mam nadzieję, że bardzo dobrze mnie słychać. No widać, że musieliśmy powitać Państwa z przytupem wręcz. Także Szanowni Państwo, jeszcze raz witamy bardzo serdecznie na oficjalnym otwarciu nowej hali w Centrum Dystrybucyjnym Rossmana w Grudziądzu. Zapraszamy do uroczystego przecięcia wstępu. To ja to przytrzymam, nie? Jedno i drugie. Nie wiem, czy ostateczne cięcie. No to może to tak. O. Super. Szanowni Państwo, oddajemy Panu głos. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim chciałbym pogratulować tej nowej inwestycji, zarówno oczywiście dyrekcji, pracownikom, pogratulować też wykonawcom, projektantom, bo to wasze wspólne dzieło. Ale zawsze takie spotkanie to jest też czas do pewnych refleksji, pewnych podsumowań. I chciałbym też bardzo wam podziękować. Mówię teraz o firmie Rossman. Podziękować za to, że uwierzyliście w Grudziądz, że wy jako jedni z pierwszych zaczęliście inwestować w naszej strefie przemysłowej. To było kilkanaście lat temu, kiedy tutaj jeszcze hulał wiatr, to nie tylko na ulicy Łąkowej, ale także na drodze Krupiorskiej. Dzisiaj ta strefa zupełnie inaczej wygląda. Ona się zabudowała, pojawili się nowi inwestorzy, tacy jak chociażby Seeds, Mr. Garden, Kitron i wielu, wielu, wielu innych, ale wyście byli prekursorem. I dzisiaj myślę, że wszyscy jesteśmy beneficjentami tego, że Grudziądz jest miastem o wielkim potencjale, że Grudziądz się rozwija, że Grudziądz jest dzisiaj doskonale skomunikowany, a będzie jeszcze lepiej skomunikowany, ponieważ lada moment, oprócz oczywiście autostrady A1, przez piątki w kierunku Poznania, lada moment powstanie S5 w kierunku Warmii i Mazur. A więc jesteśmy miastem na przecięciu dróg i to myślę, że w logistyce ma dzisiaj bardzo ważne, kluczowe znaczenie.
Z punktu widzenia miasta jesteście Państwo bardzo dobrym pracodawcą. Przecież to w Waszej firmie, która się tak dynamicznie rozwija, pracuje ponad czy prawie 500 mieszkańców naszego miasta czy naszego powiatu. To dużo, to bardzo dużo. Jesteście też płatnikiem podatku od nieruchomości, co z punktu widzenia włodarza miasta i naszego budżetu, to przecież jest nie bez znaczenia. To są dziesiątki, setki tysięcy złotych, które wpływają do każdego roku do budżetu i dzięki temu możemy realizować inwestycje w mieście. Ale to także oczywiście wasza taka społeczna odpowiedzialność. Przecież jesteście też sponsorami różnego rodzaju wydarzeń, jesteście sponsorami naszych instytucji, zawsze je wspieracie, szczególnie kiedy w ostatnich latach przyszło nam walczyć czy to z COVID-em, czy wspierać uchodźców wojennych z Ukrainy. Zawsze stawaliście na wysokości zadania i bardzo Wam dzisiaj za to dziękuję. A więc kończąc już, jeszcze raz gratuluję tego dynamicznego rozwoju. Dziękuję za to, co dajecie miastu. Dziękuję za to wsparcie, za to, że zawsze możemy na Was liczyć i liczę na to, że ten rozwój będzie dalej taki dynamiczny i też związany z Grudziądzem. Mamy jeszcze dużo terenów inwestycyjnych, więc jest szansa, że możecie jeszcze się tam spokojnie rozwijać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za bardzo miłe słowa i chciałem też na wstępie wszystkich bardzo serdecznie przywitać w imieniu swoim, jak i całego zarządu firmy Rossmann. Szczególnie serdecznie witamy przedstawicieli władz miasta. I mi było bardzo miło słuchać Pana przemówienia, bo staramy się właśnie realizować swoją misję odpowiedzialnego przedsiębiorcy właśnie w taki sposób, jak Pan opisał. Jesteśmy firmą, która jest tworzona przez ludzi i dla ludzi. Przez ludzi, czyli przez naszych pracowników, czyli przez nas wszystkich i dla ludzi, czyli dla naszych klientów, dla naszych konsumentów. Jako Rossmann mamy sieć sklepów w całej Polsce, ale to nie są tylko sklepy, to są biura, to są magazyny i dla nas bardzo nam zależy na tym, żeby być częścią społeczności lokalnych i dbać wspólnie o rozwój tych społeczności. Dlatego niezmiernie mi miło w imieniu Rossmanna słyszeć te słowa, które Pan powiedział, bo są one dowodem na to, że przynajmniej część działań, nad którym codziennie pracujemy jako firma Rossmann, przynoszą efekty i są dostrzegalne. Więc bardzo dziękujemy i nam jest bardzo miło, że znaleźliście Państwo czas, żeby być dzisiaj z nami w dniu naszego święta i dużego wydarzenia. Chciałem też przywitać serdecznie wszystkich moich współpracowników z Rossmanna. Oprócz kolegów i koleżanek, którzy pracują na co dzień w centrum tutaj logistycznym Rossmanna, mamy też dzisiaj reprezentantów centrali, czyli jesteśmy w bardzo szerokim gronie i to mnie bardzo cieszy. Dla mnie jest to i dla nas wszystkich pracowników Rossmanna to jest ważny dzień, dlatego że otwieramy centrum dystrybucyjne, centrum logistyczne, które pozwoli nam realizować strategię rozwoju naszej firmy tutaj w obszarze Polski Północnej. Otwieramy nową powierzchnię magazynową, która pozwoli nam skuteczniej i efektywniej dostarczać produkty do naszych sklepów i przez to do naszych klientów, których jest z roku na rok coraz więcej. A naszą misją jest to, żeby dostarczyć jak najlepszy poziom obsługi dla klienta. To też jest dla nas bardzo ważny dzień, dlatego że po 3 latach widzimy, że projekt, który 3 lata temu rysowaliśmy na kartce, dzisiaj stał się rzeczywistością i możemy mieć miłe, bardzo sympatyczne spotkanie i uroczyste otwarcie nowej hali magazynowej. Ta hala była zaprojektowana i przez zespół ludzi. Również zespół ludzi pracował nad realizacją tego przedsięwzięcia i projektu. I tak jak ja mówiłem, jednym z tych głównych celów jest to, żebyśmy wspierali rozwój biznesowy firmy, ale drugim celem, równie ważnym jest to, żebyśmy dbali o to, żeby nasi pracownicy, żebyście Państwo pracowali w ergonomicznym i przyjemnym otoczeniu. Dlatego dzisiaj teraz jesteśmy w hali magazynowej, ale wraz z tą inwestycją odnowiliśmy też zaplecze socjalne. Mamy dużo lepsze szatnie, dużo milej wyglądającą stołówkę. Mamy też rozbudowany parking czy strefy szkoleniowe i konferencyjne. Wszystko to robiliśmy po to, żeby Wam, naszym pracownikom, pracowało się u nas milej, przyjemniej i sympatycznie.
I z tego miejsca chciałem też Wam tutaj, pracownikom w Grudziądzu, bardzo serdecznie podziękować, dlatego że wiem, że oprócz codziennej pracy przez ostatnie 11-12 miesięcy musieliście się też borykać z budową, która tutaj była zaraz obok i to wymagało od Was dodatkowego zaangażowania, cierpliwości czy takiej dodatkowej pracy organizacyjnej nad tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do tego, że ta hala powstała. To jest efekt pracy wielu działów tutaj w ramach Rossmana. Mam na myśli dział logistyki, dział techniczny, dział rewizji, dział IT, dział BHP i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Natomiast serdecznie Wam wszystkim gratuluję, bo jak patrzę, jak wspaniale wygląda ten magazyn, to jestem dumny z tego, jak udało nam się z sukcesem wypełnić ten projekt. Więc to jest super, super, super wynik pracy grupowej. Jeszcze raz za to dziękuję. Tak jak mówię, to jest efekt pracy zespołowej, natomiast w tym miejscu chciałem podziękować serdecznie Andrzejowi Podobasowi, bo jest ojcem chrzestnym tego magazynu. Andrzej, gratulacje serdeczne i dla Ciebie, dla zespołu i również w tym miejscu chciałbym nadmienić, że na pewno ten projekt nie udało nam się zrealizować tego projektu bez wsparcia partnerów zewnętrznych, czyli naszego generalnego wykonawcy firmy Commerzcon i biura projektowego Projprze. Więc z tego miejsca jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję.